Nowe akcesoria całkowicie za darmo i w pełni legalne? Tak, teraz to jest możliwe. Ale pośpieszcie się, bo zostało już tylko kilka dni, by skorzystać z tej wielkiej oferty. Na początek zróbcie mi przyjemność i kliknijcie łapkę w górę oraz napiszcie dwa słowa w komentarzu pod filmem. Będzie mi mega miło. Po ostatnim razie nie spodziewałem się, że to się znów wydarzy. Macie ochotę na kolejne darmowe akcesoria? Jeśli tak, to już wyjaśniam wam wszystko. A dlaczego mówię kolejne? Dla tych, którzy nie oglądali wszystkich moich filmów, przypomnę, że EA od jakiegoś czasu udostępnia różne akcesoria za darmo dla wszystkich. Jest tylko jeden warunek. Trzeba je pobrać w określonym czasie, bo oferta nie pozostaje na zawsze. Dlatego gdy tylko pojawiają się takie akcje, to od razu was o tym informuję. Ostatnio mogliśmy zdobyć akcesoria Mój Pierwszy Zwierzak oraz Romantyczny Ogród. Niestety znów stały się płatne, ale w zamian pojawiły się inne, bardziej wakacyjne, w końcu lato coraz bliżej. Zabawa na podwórku, czyli fajnie spędzony czas, we własnym ogrodzie i najlepiej z wieloma simami. W trybie tworzenia sima jest poprawnie. Jak się tak bliżej przyjrzeć, to nie jest świetnie, ale też nie jest źle. Jednymi z ciekawszych elementów są bardzo obcisłe dżinsy, jakich do tej pory nigdzie nie było, krótkie ogrodniczki albo obcisły top. W sumie ta sportowa koszulka i rozpięta koszula dziecięca też mają coś w sobie stylowego. Z fryzur postawiłbym chyba tylko na te najdłuższe rozpuszczone włosy. Powiem wam, że teraz przeglądając dla was dokładniej ten pakiet ubrań, to niektóre bardziej mi się spodobały niż dotychczas. Wszystkich jest aż 25, więc jest z czego wybierać. Żeby nie było, że tylko o ubraniach, to przejrzyjmy tryb budowania, a tam aż 40 obiektów. Niestety szkoda, że część to tylko rekolory, na przykład ten duży stół z parasolem, który jest bardzo ładny i często sam go używam, ale różnią się tylko wzorem na parasolu. No i te dzwoneczki. Tak naprawdę to są trzy rodzaje. Bambusowe, metalowe i jeszcze jedna. Sorry, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć jakie. Później wam sprawdzę. W każdym razie, są tylko trzy rodzaje, a jedyna różnica między tymi trzema a kolejnymi to jest mocowanie do ściany lub do sufitu. Dla mnie to taki słaby zapychacz. Ale... głównie są tu małe obiekty dekoracyjne, które są mocną stroną tych akcesoriów. Koszyczek z ketchupem, musztardą, chusteczkami, taki idealny przybornik do grilla. Do tego mój ulubiony biały płotek do ogródka, super urocza drabinka z kwiatami, użytkowa taca na dzbanek do mrożonej herbaty, zwykła miseczka z cytrynami, która zawsze dopełnia stół w kuchni albo w ogrodzie i oczywiście stojak na karmę dla ptaków, które regularnie przylatują, gdy skusisz je smakołykami. No i główna atrakcja, dwie wodne ślizgawki, które dodadzą dużo frajdy wszystkim simom. Jest kilka różnych sposobów ślizgania. Ciekawy, który będzie najbardziej wam się podobał. Jak dla mnie to dobre akcesoria i świetna okazja, żeby je dostać i nic nie zapłacić. Ja już je mam od dawna, więc nie mogę skorzystać, ale wszystkim, którzy na przykład dopiero zaczynają grać w Simsy, to bardzo polecam. Sprawdziłem. Akcesoria Zabawa na podwórku nadal są dostępne na Windows, Mac, Steam, Xbox i PlayStation za 0 zł. Jesteście ciekawi, czy zdążycie? Jeśli nie będziecie zwlekać i zrobicie to już teraz, to tak, bo ta oferta jest tylko do 13 kwietnia, a później znów będzie obowiązywała cena standardowa. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobał ten film i zapraszam już teraz na kolejny. Dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego.